Miasto Mateusz Wyszyński. Uwierzysz, gdy ci powiem, że kiedyś były tu jedynie drzewa? To prawda, właśnie tu, gdzie stoisz, w samym tętniącym życiem sercu miasta. Obróć się dookoła. W każdą stronę, jak okiem sięgnąć, ciągnął się dziki, piękny las. Patrząc z góry, widziałaś zielony dywan koron drzew szumiący lekko na wietrze. Całymi dniami mogłabyś przechadzać się między pniami o różnorakich wielkościach, kolorach i kształtach. Tylko drogę musiałabyś wybierać sobie sama. Nie było tu żadnych ścieżek. Nie było tu wtedy ludzi, jeden z niewielu wczesnych terenów, który był dziki. Las był domem, ale dla innych stworzeń. O! Słyszysz ten śpiew? Tak to zniczek Regulus ignica pilla. One były tu już wtedy, na długo zanim pojawiły się nasze domy, ulice i wieżowce. Niestety, wielu istot z tamtych dni już nie ma bo widzisz, pewnego dnia las zaczął umierać. Mówię pewnego dnia, ale to tylko figura retoryczna. To nie stało się nagle. Trwało wiele lat i nie sposób powiedzieć, kiedy miało początek. Rozwijało się cicho i skrycie, jak choroba. Powoli zjadało las, zabierając mu po kawałku siły, po kawałku życia. Aż w końcu zaczęło go łapczywie pożerać, i nie dało się już tego nie zauważyć. Ale wtedy Cóż, wtedy wyglądało na to, że jest już za późno, by cokolwiek z tym zrobić. W powietrzu sączyła się trucizna, las coraz rzadziej odwiedzała woda, a coraz chętniej ogień. Drzewa umierały, nowe nie chciały się rodzić. Z roku na rok las się kurczył. Nie, nie kurczył. On był rozrywany na strzępy, jakby wielka ognista bestia rozorała go, zadając chaotyczne ciosy w ślepej furii, a tam, gdzie sięgnęła jej łapa, pozostawały tylko popiół i czerń. Tak, to wszystko działo się tutaj. Ciężko w to uwierzyć, spacerując miejskimi dróżkami skrytymi w cieniu potężnych brzus, sosen i dębów, i spoglądając na życiodajne wodospady spływające między winoroślami po fasadach budynków, zadzierając głowę do góry, by spojrzeć na nasze piękne maszyny. Trójnogie, stalowe giganty czerpiące energię od słońca i wiatru, by przekazać ją miastu i jego mieszkańcom wszystkich gatunków. Wiedziałaś, że na szczycie trzech z nich sopta się gniazda? Udało się. Naprawdę udało nam się to miejsce uratować. Ale czy powinniśmy być z siebie tacy dumni? Widzisz, to my ściągnęliśmy śmierć na las. Na długo zanim pojawił się w nim człowiek, sięgnęła tu jego ręka. Szokujące, prawda? Kiedyś nie traktowaliśmy ziemi tak, jak traktujemy ją obecnie. Pragnęliśmy ją jedynie ujarzmić. Wszystko, co chwytaliśmy, przerabialiśmy na własną modłę. Nie przejmowaliśmy się konsekwencjami, wystarczył nam chwilowy zysk, chwilowa wygoda, chwilowe poczucie władzy. Tak, jakbyśmy nie rozumieli, co przez to tracimy. Ale rozumieliśmy, doskonale to rozumieliśmy. A mimo to. I tak, udało nam się zmienić, udało nam się uratować ten las, wyleczyć go i spleść nasze życia ze sobą, ale pewne rany nie zagoją się nigdy. Są takie śpiewy, których nie usłyszysz już nigdzie na Ziemi. Mieszkamy w pięknym świecie, gdzie technologia i natura żyją w symbiozie, a człowiek nie jest panem przyrody, tylko jej opiekunem i przede wszystkim pokorną częścią. Ale ten świat taki nie był, musieliśmy go takim stworzyć. I tylko wciąż zadaję sobie pytanie i wciąż nie potrafię zrozumieć. Czemu dopiero teraz?